ostatnim odcinku na moim kanale. Dziś wyruszymy ze stacji Olsztyn Zachodni do stacji Ostróda. Ten olsztyński dworzec znajduje się przy ulicy Marii Konopnickiej. Posiada on 3 perony i 4 tory. Perony połączone są ze sobą podziemnym tunelem o długości 113 metrów, z czego 33 metry stanowi stare, zmodernizowane przejście istniejące już od 1903 roku. Cały kompleks przeszedł modernizację między 2016 i 2017 rokiem. Czekając na swoje pociągi, pasażerowie z peronów mogą pooglądać najbliższe okolice, m.in. szkołę, kościół oraz kamienicę. Budynek olsztyńskiego dworca zachodniego jest mniejszy niż budynek stacji Olsztyn Główny, ale jest nowocześniejszy i dzięki temu prezentuje się lepiej. Z okazji zbliżających się świąt w prezencie dołączyłam nagranie dworca przykrytego śniegiem. Next Station Ostróda. Ze stacji Olsztyn Główny do stacji Zielona Góra Główna przez stację Miłowa Główna, Jabłonowo-Pomorskie, Toruń Wschodni, Toruń Miasto, Toruń Główny, Inowrocław, Gniezno, Poznań Główny, Opolenica, Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Zbąszynek. Przypominam, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. Teraz do Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w wagonach. Drużyna konduktorska pozostaje do Państwa dyspozycji w trakcie całej podróży. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 9. Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie przejazdu pociągiem. Następna stacja Ostróda. Dziękujemy za uwagę, życzymy przyjemnej podróży. Do zobaczenia. Pociągi tej spółki nie zatrzymują się na każdej stacji. W przedziałach jest możliwość naładowania urządzeń dzięki gniazdkom. W nowoczesnych wagonach Intercity, które nazywają się Combo, można znaleźć przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Zasłaniania ust i nosa. Przepraszamy Państwa za 7-minutowe opóźnienie pociągu. Co fascynującego jest w kolei? To, że można zwiedzać Polskę siedząc w wygodnych fotelach. Jak w tym przypadku zobaczyć Ostródę i tamtejszy amfiteatr, gdzie podczas Sylwestra śpiewał Zenon Martyniuk. Będę wdzięczna. Dziękuję bardzo. Stacja
kolejowa w Ostródzie składa się z budynku dworca, trzech peronów i czterech torów, które są ze sobą połączone tunelem podziemnym. Stacja w Ostródzie, znajdująca się przy ulicy Słowackiego, w środku ozdobiona jest starymi zdjęciami dworca. Tym śnieżnym nagraniem dziękuję za dziś. Jeśli się spodobało, zostaw lajka i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!